Qui-Gon Jinn wiedział, że Anakin przejdzie na ciemną stronę mocy i stanie się Darthem Vaderem. Tak samo jak wiedział, że Luke nawróci później swojego ojca i pomoże mu wypełnić jego przeznaczenie. Skąd ta pewność? Wszystko dzięki kanonicznej książce From a Certain Point of View, będącej takim zbiorem opowiadań, których akcja toczy się w czasie wydarzeń z czwartego epizodu sagi. Jedno z tych opowiadań poświęcone jest właśnie Qui-Gonowi, a konkretnie jego licznym spotkaniom z Obi-Wanem na Tatooine. Oczywiście w formie ducha mocy, bo Jinn na tym etapie historii od dawna już nie żyje. Ale po kolei. W opowiadaniu Master and Apprentice, które zostało na tyle dobrze przyjęte przez fanów, że później powstała też książka o tym samym tytule, Qui-Gon jako duch mocy odwiedza swojego dawnego ucznia. Bo widzicie, Kenobi na Tatooine ukrywa się łącznie przez blisko 20 lat, a jego cała egzystencja sprowadza się w zasadzie do pilnowania z dystansu Luke'a i reagowania na każde zagrożenie, jakie może go spotkać. W dużym skrócie, Kenobiemu doskwiera samotność, która jest dla niego problemem znacznie częściej niż zamartwianie się o młodego Skywalkera. Qui-Gon doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego towarzyszy dawnemu padawanowi, aby wesprzeć go na duchu w oczekiwaniu na dzień, w którym Luke w końcu będzie mógł rozpocząć swoje szkolenie na rycerza Jedi. Dzięki tym spotkaniom Jina z Obi-Wanem dowiadujemy się bardzo dużo o pozagrobowym życiu Qui-Gona i fakcie, że dawny mistrz Jedi dokładnie wiedział, co wydarzy się w przyszłości. W jednym z poprzednich materiałów na kanale, który poświęciłem duchom mocy, wspominałem, że Jedi po śmierci nie postrzegają już czasu linearnie. Podział na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość staje się dla nich czymś abstrakcyjnym. Dlatego właśnie objawiają się żywym i starają się pokierować nimi tak, by najlepsza ich zdaniem wizja przyszłości została zrealizowana. W opowiadaniu Master and Apprentice, gdy Obi-Wan wyczuwa, że Imperium pojawiło się na Tatooine i Luke'owi grozi niebezpieczeństwo, Qui-Gon uspokaja dawnego ucznia i mówi mu, że Luke tego dnia nie zginie, bo odegra niedługo bardzo ważną rolę w losach galaktyki. Przytoczę wam teraz fragment książki, bo jest on dość istotny, by zrozumieć, jak świat postrzega po śmierci Qui-Gon. Dla Qui-Gona każde ludzkie życie było czymś krótkim i ulotnym. Lata nie mają już przecież żadnego znaczenia. Liczy się tylko podróż poprzez moc. Niektórzy, by to zrozumieć, potrzebują dziesięcioleci, inni rodzą się z tą świadomością. Ale przeważająca większość nie dowiaduje się tego bez względu na to, jak długo żyje. Luke Skywalker natomiast... Luke ma przed sobą wielką podróż, powiedział Qui-Gon. Jego życie nie skończy się tutaj. Widziałeś jego przyszłość? Zapytał Obi-Wan. Qui-Gon kiwnął na potwierdzenie głową. Obi-Wan poczuł ulgę, choć prawdopodobnie większą niż powinien, ponieważ nie wiedział, jak dokładnie ta podróż przebiegnie. Okej, Qui-Gon wie zatem, co wydarzy się w przyszłości. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie postrzega już czasu w takich kategoriach jak za życia i widzi świat w znacznie szerszej perspektywie. W opowiadaniu czytamy przykładowo, że Jinn widział śmierć Obi-Wana na pokładzie Gwiazdy Śmierci, chociaż ta jeszcze się nie wydarzyła. Dodatkowo historia o tytule Time of Death z tej samej książki sugeruje, że Qui-Gon znał nie tylko najbliższe losy Luke'a, ale i cały jego życiorys aż do ostatnich dni. No dobrze, to skoro jego wizja sięgała aż tak daleko w przyszłość, to czy po swojej śmierci w Mrocznym Widmie zobaczył również, co stanie się z Anakinem, a więc, że ten przejdzie na ciemną stronę i stanie się Vaderem? Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie było. Zacznijmy od kolejnego cytatu z opowiadania Master and Apprentice, w którym Qui-Gon porusza w rozmowie temat upadku wybrańca. Zawiodłem cię, Obi-Wan, przyznał Qui-Gon. Ty? Mnie? Odparł zdziwiony Kenobi. Nigdy o tym nie rozmawiali, ani razu w czasie licznych podróży Qui-Gona do świata materialnego. Głównym powodem takiego stanu rzeczy było przekonanie Jina o oczywistości jego błędów. Zdawało mu się, że Obi-Wan specjalnie nie porusza tego tematu, by oszczędzić swojemu mistrzowi wstydu. Tu, w tym momencie, Qui-Gon zrozumiał, że raz jeszcze zawiódł dawnego padawana. Nie byłeś gotowy, by zostać mistrzem. Nie byłeś nawet jeszcze mianowany rycerzem, kiedy zmusiłem cię do przyrzeknięcia, że wytrenujesz Anakina. Nauczanie kogoś tak potężnego, w tak późnym wieku i tak bardzo nieprzywykłego do naszego trybu życia, to mogło przerosnąć nawet największych członków naszego zakonu. Obciążyć cię takim brzemieniem, gdy byłeś jeszcze tylko młodym chłopakiem. Anakin został rycerzem Jedi,
Przerwał mu stanowczo głosem silnym niczym stal Obi-Wan. Walczył dzielnie podczas wojen klonów. To, że dał się pochłonąć ciemności, było bardziej jego decyzją niż błędem kogokolwiek innego. Owszem, ponoszę za to częściowo odpowiedzialność. I być może ty także. Ale Anakin otrzymał trening i wiedzę wystarczające do tego, by dokonać lepszego wyboru. Podążył jednak inną ścieżką. Zakończył Obi-Wan. To wszystko być może prawda, jednak żadne z tych słów nie odkupią win Qui-Gona. Jak sami słyszeliście, Qui-Gon obwiniał się o to, co stało się z Anakinem. W końcu tylko i wyłącznie przez jego opór Skywalker rozpoczął szkolenie na rycerza Jedi i to przecież wbrew opinii samej Rady. Niewielu mogło sprostać zadaniu poprowadzenia wybrańca. Być może nikt nie byłby w stanie tego dokonać, nawet Qui-Gon, o czym sam wspomina we fragmencie opowiadania, jaki wam przytoczyłem. Po swojej śmierci i zjednoczeniu się z mocą, Jin musiał dostrzec przyszłość Anakina i cierpienie, jakie sprowadzi na galaktykę. Co więcej, w filmach sagi, konkretnie w Ataku Klonów, mamy nawet sugestię, że Qui-Gon próbował zapobiec upadkowi Skywalkera, a przynajmniej próbował do pewnego momentu. Na pewno kojarzycie scenę z drugiego epizodu, w której Anakin, chcąc pomścić śmierć matki, morduje ludzi pustyni. W pewnym momencie tej sceny mamy szybkie przejście do medytującego w świątyni Jody. Sędziwy mistrz wyczuwa wielkie cierpienie Anakina, ale słyszy też głos Qui-Gona, wykrzykującego imię wybrańca. Tak jakby Jin próbował skomunikować się poprzez moc z młodym Skywalkerem i powstrzymać go. W tym miejscu warto wspomnieć o jednej książce z legend, mianowicie Labiryncie Zła. Z niej dowiadujemy się, że Yoda od lat słyszał głos Qui-Gona w czasie medytacji, czasem wyraźniej, czasem słabiej, choć nigdy na tyle dobrze, żeby móc nawiązać połączenie ze zmarłym rycerzem. Wynikało to z faktu, że Jin, co sam podkreśla w opowiadaniu Master and Apprentice, przez długi czas po swojej śmierci dochodził do tego, jak ukazać lub chociaż dać się usłyszeć tym, którzy wciąż żyją. Wymagało to praktyki, dlatego po raz pierwszy udało mu się to dopiero ponad 10 lat od wydarzeń z Mrocznego Widma, kiedy w czasie Wojen Klonów ukazał się na Mortis Obi-Wanowi i Anakinowi. Było to jednak możliwe przede wszystkim dzięki temu, że Mortis było swojego rodzaju alternatywnym wymiarem, jednym wielkim skupiskiem mocy, gdzie dokonanie tej sztuki było po prostu dla Qui-Gona o wiele łatwiejsze. W każdym razie zmierzam do tego, że poza tą sytuacją Qui-Gon zwyczajnie nie potrafił skomunikować się ze światem żywych. Dlatego nie słyszał go Anakin, a do Jody latami docierało jedynie fragmentarycznie echo jego słów. Dopiero pod koniec Wojen Klonów Jin w końcu zdołał przekazać swoją pierwszą wiadomość Jodzie, co mogliśmy zobaczyć w serialu animowanym. Powstaje zatem pytanie, dlaczego Qui-Gon nie przestrzegł wtedy Mistrza Zakonu przed tym, co się wydarzy? Czemu nie pomógł powstrzymać Anakina? Odpowiedź jest wbrew pozorom prosta. Na tym etapie Qui-Gon wiedział już, że choć Anakin przejdzie na ciemną stronę mocy, a Zakon Jedi upadnie, ostatecznie wybraniec wypełni swoje przeznaczenie i przywróci równowagę. W książce From a Certain Point of View Jin zna historię, jaka wydarzy się na przestrzeni kolejnych 40 lat, ale nie dzieli się szczegółowo tą wiedzą z Obi-Wanem. Prawdopodobnie z tego samego powodu nie robi tego wcześniej w przypadku Jody. Zdradzając, co ma nastąpić, zmieniłby losy galaktyki i niekoniecznie byłaby to zmiana na lepsze. Postanowił więc prowadzić odpowiednią ścieżką zarówno Jodę, jak i Kenobiego, by jego wizja przyszłości się ziściła. W końcu obu rycerzy nauczył, jak komunikować się po śmierci z żywymi, głównie po to, by mogli pomóc później Luke'owi, a co za tym idzie, ostatecznie pomóc też samemu Anakinowi. Opowiadania zawarte w książce From a Certain Point of View naprawdę fajnie rozwijają uniwersum Gwiezdnych Wojen i muszę przyznać, że była to chyba jedna z przyjemniejszych Star Warsowych lektur, z jakimi miałem styczność w ostatnim czasie. Postaram się jeszcze coś ciekawego z niej dla Was wyciągnąć, a tymczasem tradycyjnie zachęcam, żebyście podzielili się w komentarzach swoimi wrażeniami związanymi z tym materiałem. Ciekawi mnie, czy podoba Wam się to, jak ogromnie ważną rolę pełni w uniwersum Qui-Gon i że z każdą nową książką czy komiksem jest ona rozszerzana. Przecież wygląda na to, że Jin nie tylko dał początek wielkim wydarzeniom w świecie Gwiezdnych Wojen, ale i przez dziesięciolecia, nawet jako duch mocy, dbał o to, by poszczególni bohaterowie pomogli Anakinowi spełnić proroctwo o równowadze. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wściekłe Wąsy obecne są również na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały niepublikowane na kanale. Na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.